Dzień dobry wam wszystkim. Ja jestem brat Michał i witam was w kolejnym odcinku Ignacjańskiej Masakry. Żelastwo na siebie. Jak zapowiedziałem w ostatnim odcinku, a może najpierw sobie rozmnożymy zwierzątka. Jak zapowiedziałem w poprzednim odcinku, dzisiaj będziemy sobie zajmować się wykańczaniem, no budową tego domku tutaj, bo musimy cały ten dach zrobić i wszystko. A nie wiem, czy mi starczy surowców, jeszcze nie sprawdziłem. Raczej będzie ich trochę mało, więc pewnie będziemy musieli sobie ściąć trochę drzewek i nie wiem, czy zrobimy to przy okazji. Hej, ale tutaj on też mi wtedy wysadził. Ja już nie wiem. Ja nie wiem, po prostu nie wiem. Krówki. Już? Wszystkie? Chyba wszystkie. Łowieczki. No i co? Już też wszystkie. W poprzednim odcinku tutaj mi wybuchł creeper. Czy ja słyszałem creeper? Nie. O, już gadam o creeperze, już myślałem, że słyszę creepera. Tu jakieś tam wrą tą trawę. I taki było, taki dźwięk podobny jakiś. Tak to jest, jak się nie gra na słuchawkach. Dobrze, idziemy sobie robić daszek. Bo jak zapowiedziałem ostatnio, będziemy kończyć sobie domek. Wszystko dobrze tam? Dobrze. Co tam w ogóle u was? Jakbyście napisali w komentarzu. A, tutaj mi brakuje jeszcze, tu będzie taki schodek. O, tutaj. Tak jak tam, tak jak wszędzie. Nie tak. A ciekawi mnie, czy oglądacie jakieś inne rozgrywki, inne let's play'e, inne jakieś rzeczy poza tym moim Minecraftem, czy to jest jedyna rzecz, jaka jakoś tam się wam trafiła? I tak patrzycie, nie no, ksiądz gra w grę. Muszę to zobaczyć. To jeszcze w jaką? Minecrafta. Ja teraz szczerze nie oglądam bardzo dużo takich rzeczy typu let's play'e. Właśnie, let's play'e. Kiedyś była taka nazwa. Kiedy czujesz się staro, bo jeszcze niedawno były takie rzeczy, a teraz się już ich nie używa. Znaczy, takiego terminu jak let's play. Zagrajmy. Zagrajmerzy. Czyli youtuberzy, którzy grali w gry. Jejku. Pościnamy sobie w tym czasie. To ja to mogę to. Nie mogę tego włożyć tutaj. Dobra. Damy sobie. Tu sobie damy. Musimy sobie pościnać drzewka. To może od razu sobie wezmę nasionka, gdzieś tu były. Akacjowe nasionka. Bo nam nie starczy drewna na to wszystko, co chcemy zrobić. A tu w ogóle są takie niepowyrastane. Czy to jest za blisko? Czy one potrzebują większej przestrzeni? Szczerze to nie wiem. Dobra. Nie lubię tej trawy. Dobra. No, okej. Okay. Dobra. Pójdziemy sobie pościnać akację. Zwracając, kiedyś więcej też na YouTubie oglądałem takich rzeczy, szczerze, jak zagrajmy w różne gry. I tak myślałem sobie o tym fenomenie w ogóle oglądania tego, jak ktoś gra i ja chyba zawsze oglądałem to bardziej jako komentarz kogoś niż sama rozgrywka. Jasne, że rozgrywka, też wybierałem te rzeczy, które jakoś lubiłem oglądać. Też jeżeli chodzi o grę, natomiast wybierałem i trzymałem się bardziej osoby. Rocka na przykład lubiłem słuchać nieraz, czyli AK Remigiusz Maciaszek. Czy swego czasu był ten,
Jak on się nazywa? Ten co gry wyścigowe, Need for Speeda wtedy tam, pamiętam. Mój komputer nie był w stanie uciągnąć Need for Speeda wtedy. A to pamiętam, to była gra dzieciństwa, jak... W sensie, oczywiście mówię o Need for Speed Most Wanted 2005. To było po prostu, wtedy to było grane, te wyścigowe rzeczy, ale to była rozgrywka. Ajajaj. Zresztą fajnie do dzisiaj się... Fajnie mi się w nią gra do dzisiaj, chociaż już chyba jej nie włączą u mnie na komputerze. Czy tu coś jeszcze... Nie, znikają. Ile ja mam drewna? 34. No to na razie wystarczy, żeby sobie budować dalej. Dobrze. No i nie pamiętam, jak się teraz nazywał ten youtuber, ale też dla komentarza. I ja nieraz oglądałem taką rozgrywkę jako tło. Nie oglądałem w ogóle tego, co się działo na ekranie, tylko puszczałem sobie w tle i na przykład montowałem zdjęcia, bo niestety chyba zaprzestałem oglądać w ogóle te serie typu Zagrajmy w coś. Czy ja naprawdę wszystkie przerobiłem? No dobra. W momencie, kiedy zacząłem kręcić filmy bardziej, dlatego że kręcenie filmów powoduje, że muszę słuchać jednak tego, co się dzieje na ekranie. I nie da się tego jakoś zastąpić tym, że... No nie wiem. Że będę sobie jedną słuchawką słuchał, a drugą będę właśnie robił coś innego, oglądał serial. Niestety takie działanie jest niemożliwe. Ale fajnie by było. Chociaż teraz włączyłem sobie... No i doszek jest zrobiony. Włączyłem sobie tylko tutaj ten... Serię szóstaka z Uncharted. Tam się śmieszkowałem oczywiście, że tutaj ten... Zresztą jak ściąłem się na łyso, to też się śmieliście ze mnie, że jestem młody szóstak. Tylko zakąt się nie zgadza. A poza tym... Łysy i też może podpisać, że gra w gry. Zrobimy sobie tutaj tak samo. Dobra. Tu jest jakoś ciemno w ogóle. Ile tu jest światła? Gdzie tu się... Chunk Sky bloki 9. Dobrze, może być. Aha, tutaj mi szkła brakuje, ale to jeszcze musimy. Tu mi szkła brakuje i drzwi. Drzwi tam były jeszcze na dole. Oczywiście zrobiłem sobie bardzo, bardzo dużo tych... tych, jak to się nazywa? Płytki akacjowe, okej. I tak odruchowo to kliknąłem i teraz mam... No, dawaj. I teraz mam za dużo. Ale sobie damy radę. A jeszcze mam... Nie, to musiałem zabrać po drodze. Dobra, dioryt. Tu by się taka przecinarka... Może zwiniemy im tam przecinarkę do kamienia, co? Hop. Tylko 12. Czy mamy więcej diorytu? Nie, mamy żwir, mamy... Okej, tu nie ma, tu mamy więcej. Nie, to jest dioryt, tak? Dobrze mówię. Dobra, 36 na razie. Niech będzie. Lepiej tyle niż w ogóle. I tak jak mówiłem, tu będziemy robić sobie takie coś. Jeszcze nie wiem, czy będzie to wystawać później. Poza obrys, czy zrobimy po prostu taki klocek. Bo chciałem taki klocek zrobić, bo tak mi się to kojarzy właśnie z takimi... z takimi miejscami właśnie jak... Nie wiem, jakieś cieplejsze miejsca, no. Czy ja mam drzwi jeszcze? Mam. To możemy sobie dać drzwi. Doskonale. No to jak mamy tyle tych slabów, to sobie z nich podłogę zrobimy. No i tyle będzie. Dobra. A wracając do tego oglądania YouTube'a, graczy i tak dalej, czy tam coś oglądacie.
kiedyś była taka akcja, że ten, że był ten turniej CS-a, czekajcie, Intel Extreme Masters, on jest w Katowicach, nie? Tylko nie pamiętam wtedy, kto to grał, ale postanowiliśmy sobie finał obejrzeć, jeszcze w Krakowie byłem wtedy, na studiach. Postanowiliśmy sobie obejrzeć ze współbraćmi, z jednym współbratem dokładnie, w auli telewizyjnej odpaliliśmy sobie na telewizorze. W Krakowie mamy taką aulę, gdzie jest rzutnik, a nie telewizor. I włączyliśmy sobie właśnie Intel Extreme Masters i oglądaliśmy sobie Counter-Strike'a, jak tam... Czemu nie mam pochodni? Tu mam pochodnie. Jak tam grali. Na razie tak. I sobie zaczniemy stawiać podłogę. Dobrze. A mówiłem o tym w ogóle. Właśnie jak się skupię na rozgrywce, to nie pamiętam, co mam mówić. Mówiłem o tych rozgrywkach i oglądaniu z taką kwestią, takim pytaniem. Jak najbardziej lubicie spędzać wolny czas? Bo czytałem sobie ostatnio taki artykuł, że były takie badania, przeprowadzone ankiety, w jaki sposób młodzież najbardziej lubi sobie spędzać czas. Czas wolny, czy tam w ogóle czas jako taki. I najwięcej, tam ponad 50, czekajcie, tak? Nie. Ile tam było? Nie najwięcej, przepraszam, ale spora taka liczba, chyba tam 30%. Ulubionym zajęciem jest nic nie robienie. Ja bym nie wysiedział. To nawet nie chodzi, że tam, nie wiem, rozgrywka, nie, bo tam właśnie rozgrywka zaliczała się do jakiegoś tam sposobu spędzania wolnego czasu, grania w gry komputerowe. A tam było po prostu nic, takie nic nie robienie. Ja bym chyba umarł z nudów. Że ja... Chyba w ten sposób powstał ten kanał w ogóle, że ja musiałem coś robić. A że nagrywanie filmów, fotografia i wszystko, co jest jakieś związane z opowiadaniem historii, obrazem i tak dalej, to był mój konik, to pomyślałem sobie, dlaczego nie to, żeby to, może właśnie to porobić. Tutaj jeszcze będziemy sobie przerabiać później to oświetlenie. Prawdopodobnie sobie zbierzemy z netheru glowstone i sobie tutaj powsadzamy, żeby, a może te pochodnie zostaną później? Jeszcze nie wiem. Ale w ten sposób skończyliśmy tutaj ten daszek. Musimy tam wydobyć jeszcze sobie to coś, bo oczywiście musiałem się pozbyć diorytu, tak? Musiałem się pozbyć na tam w netherze i sobie z tego zbudować. Nie pomyślałem, że mi się to może przydać, a przecież mówiłem o tym, że będzie mi to przydatne. No ale dobra. Tu mamy takie i tu może sobie... Nie, ja już wiem, co tu będzie. Tutaj, moi drodzy, będzie basen. Jeszcze lepszy pomysł mam. Tu oczywiście, że będzie basen. Ale z tym widokiem. To znaczy, że tutaj przekopiemy tą górę. Przekopiemy sobie tę górę. I tu będzie taka szklana ściana. I tu będzie woda. I tu będzie basen. I tam będzie właśnie takie przeszklenie, że można sobie... Ale mi się podoba ten pomysł. Ale wracając jeszcze, podsumowując tamto, ten artykuł, tamto badanie, to zaczniemy sobie to robić. Najważniejszymi wartościami były w ankiecie po pierwsze miłość i przyjaźń, a po drugie rodzina. Także nie jest jeszcze tak źle, nie jest tak tragicznie. Dopiero później jakieś tam, nie wiem, finansowe, zawodowe i wszystkie rzeczy. Najważniejsza tutaj wyszła, że jest rodzina. I miłość, i przyjaźń. I to z tego całego artykułu to chyba było jakoś najbardziej budujące. Idziemy... Nie, jeszcze nie. A już myślałem o tym.
Księżyc mi wychodzi. Myślałem, że już. Bo już. A co myślicie w ogóle o tej rozgrywce w Uncharted? Ojca Szóstaka. Mi się bardzo podoba. W sensie fajnie, fajnie się to ogląda. Naprawdę ja chyba obejrzę tą całą serię, bo takie gry jak Uncharted właśnie może jako takie tło trochę, ale ta historia, ten świat pokazany jest całkiem fajny. Tak pomyślałem sobie. Dobra, musiałbym dwie kratki, trzy kratki się wkopać. Wiecie co, tak myślę sobie, że to poza filmem to dokończę. Dobra, czyli tu będzie ściana. Raz, dwa. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem? Może tyle? Aha, bo tu jest ściana. Dwa. Dobra, to taka dziura będzie. Coś takiego, tej wielkości. Bo tu już jest, tu będzie murek. No mówię, to już, to poza odcinkiem. Poza odcinkiem dokończę. I sobie pomyślę nad tym całym terenem tutaj wtedy. Jak będzie najlepiej. Znowu mi się komputer poci, słyszę. Tak to z nim jest tutaj. Jest ciężko. Ale... Aha, to jest szersz. Tutaj jest taka dziura. No jest. Aha. 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 Nie mamy... Nie mamy zasobów. Tyle się nakopał. Tyle się nakopał, a nic nie zdobył. Bywa. To co? Tu już pół pola jest ogarnięte. Tam sobie rosną. Trzcina sobie rośnie. Pójdziemy nakarmić te. Nakarmić zwierzaki. To jest myśl, to jest myśl. No i wiecie co? I myślę, że będziemy kończyć. Będziemy kończyć ten odcinek. I o czym byście chcieli usłyszeć w kolejnych odcinkach tutaj? Albo w odcinkach poza Ignacjańską masakrą? To jest w ogóle nazwa. Ignacjańska masakra. Tym razem nie z balkoniku, ale dzięki wam bardzo. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało i piszcie komentarze, piszcie jak się wam podoba, piszcie o tym, nie wiem, jakie inne serie oglądacie w sieci, gdzieś tam, kogo, co lubicie, nie wiem, no takie o sobie, że ten komentarze są wasze. A my widzimy się za czas jakiś. Do zobaczenia, pa pa.